Wspomniał pan, że do tej pory pan pracuje naukowo? Codziennie. Codziennie? Tak, dlatego że... W dzień czy w nocy, tak zadam prowokacyjnie. Dlatego że ja wykonuję prototypy. Prototypy? To, tak, bo uważam, że jeżeli jest opracowanie, nawet ważne, ale to jeszcze nie ma dowodu, że to opracowanie, które ja uważam, że jest dobre, czy ktoś tak samo uważa, że to jest dobre, ale jak nie ma prototypu i nie ma potwierdzonych konkretnych parametrów, tak, lepszych parametrów od jakichkolwiek na świecie, to nie jest rozwiązanie. Panie, ja tak uważam. Panie profesorze, jestem z wykształcenia ekonomistą, proszę mnie posłuchać. Przecież jest tak dużo opracowań na półkach w uniwersytetach. Przecież Polska ma dużo opracowań, które nigdy do praktyki nie trafiły. Dlaczego? Bo nie ma tego związku właśnie między nauką, myślą naukową, a praktyką. Przecież pan o tym mówi. Tak. Ja muszę do takiej fazy doprowadzić, kiedy ten przemysłowiec, ten praktyk, jak ma podejść do tego nowoczesnego rozwiązania, to musi mieć jaką taką pewność przecież, oczywiście, że on się angażuje swoim materialnym i organizacyjnym wysiłkiem, żeby mieć efektywność, bo on się nie może mylić, prawda? W nauce my doświadczamy, prawda? Tak. Ale w praktyce to my tylko polepszać możemy coś dobrego. Dlatego tak, to, co pan był łaskaw powiedzieć, że pan łączy jedno z drugim, to jest, jak to się mówi, spiritus movens tematu. Silnik istnieje ponad 200 lat. Tradycja, rutyna, idziemy w kierunku ulepszania, tak, tą samą drogą. Ale to ulepszanie na początku, to ja widziałem, to było tam nawet parę procent, a później, teraz może parę promil wszystkiego. Już nie poza 40% sprawności energetycznej nie wychodzi się, bo już nie ma. Te rozwiązania, które istnieją, one są właśnie nie do końca... Nie, one się już nie dają dalej usprawniać, poprawiać, one doszły do swojej granicy możliwości. Tak. Taka jest prawda, prawda? Tak. Dobrze mówię? Natomiast trzeba inaczej podejść do sprawy, z innego punktu widzenia. I pan to zrobił. Tak, i w ogóle zmiana zasady działania. Zasady, inna, czyli zasada, podstawy, inne inną tak, drogą. Panie profesorze, znam takiego pana Rocickiego, inżynier, który w NASA 20 parę lat pracował w Kanadzie jako szef zespołu, który właśnie tą drogą podąża, poważnie. Tak. I on na przykład do wytwarzania grafenu, tak, poprzez zupełnie inną metodą. Otrzymał grafen czystszy, tańszy w efekcie i o dużo lepszych parametrach tak, do wykorzystania właśnie w energetyce. Dokładnie ta sama droga. Muszę panów poznać któregoś dnia. Będzie to bardzo ciekawa rozmowa między panami. Bo to są... No bardzo chętnie. Bardzo. Ja mu to zagóruję. Będę się widział w poniedziałek, w dniu przyszłego tygodnia. Tak. Także panie profesorze, bardzo się cieszę, że myśmy o tym porozmawiali. Ja życzę, żeby pan dalej tylko między nocą a dnią trzeba jeszcze przerwę robić na relaks, wie pan, na regenerację sił, może tak. Ja myślę, że będzie regeneracja sił i będę nie taki znokautowany jak dzisiaj. No dzisiaj nawet. I wtedy będzie... Ja mam bardzo dużo do powiedzenia. Panie profesorze, niech pan popatrzy na ten pałac. Tu historia Polski zaklęta, tak, ale ta lepsza historia. Tak. Tu ten król Sobieski, prawda? Też zastosował inną metodę. I też wobec wielkiej armii przecież, potężnej, pod Wiedniem, tak, rozegrał partię czym? Nowoczesnością, innym husarią swoją, a więc znowu innym podejściem. Tak, tu tak, dokładnie, to jest świadectwo, to jest tak, zresztą historia tego kraju też. I a tak, jeszcze druga historia jest, ja jestem z Warszawy. Ja widziałem to zniszczone, kompletnie po wojnie, tak, zdegradowane. To jest wielkie dzieło, że myśmy to ku pokrzepieniu serc, można powiedzieć, reaktywowali, tak, że dbamy o to, że w końcu to już kilkadziesiąt lat istnieje. Ten pałac, tak, to jego otoczenie. To są rzeczy bardzo ważne i właśnie bardzo mi miło, że pan, poznałem pana i że pan właśnie i tak patrzę na te rzeczy. Ja chciałbym właśnie, żeby pan
Nie wiem, jak do pana mam się odnieść. Nie, panie profesorze, zwyczajnie zrobię wszystko, żeby pana myśl jak najdalej doszła, żebyśmy ten proces, w którym pan mówi, pana silnika, pana tej myśli, prawda, twórczej, żebyśmy to jakoś żeby to się udało nam materializować. Czy pan Marek panu opowiadał o moich wynalazkach? Oczywiście, no przecież tak. Ja pana Marka znam. Pan Marek poznał. Ale on jest pana rzecznikiem, świetnie to robi, dobrze artykułuje. Tak. Będziemy go wysyłali jako prelegenta, dobrze? Tak. Dobrze, tak, bardzo dziękuję. Wobec tego i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia, właśnie. To jest historyczne spotkanie. Ja się bardzo cieszę, że właśnie w tym miejscu pan profesor poznał pana prezesa. Pan prezes już kilka razy słyszał u panu i nawet ostatnio mówił, panie Marku, to jest ten czas, gdzie współdziałamy. Także dziękujemy panu prezesowi, że ma do tego serce, zrozumienie i jest zainteresowany. Ale ciebie mamy, bo ty jeszcze szybko chodzisz do tego. Ale ja nie mogę za prezesem zdążyć. Jak profesor idzie, to ja muszę, że tak powiem, przyspieszyć. Ja wam obu zazdroszczę. Panie Marku, ja się nie odnosiłem. Tu że pan też jest profesorem. Nie, ale ma parę fakultetów. Pan jest prezesem. Tak. To się nazywa Polonia Gospodarcza. To jest bardzo ważne. Jeszcze wolno. Na niejednej oczywiście uczelni studiowałem. Mam parę kierunków zaliczonych, także i wykładałem też w życiu, także jest mi to bliskie. Bardzo mi miło właśnie, że poznałem pana i liczę na to, że na tym się nie skończy, że będziemy współpracować. To, że są bezsmarowe maszyny moje, tak, to znaczy, że miliardy dolarów każdego, tylko w Polsce ponad 4 miliardy dolarów nie potrzeba wydawać. I tak samo po prostu wszystkie inne oszczędności, jakie powstają. Czy ja musiałem z Norwegii przyjechać, żeby tutaj właśnie w Wilanowie takie nie, spotkanie być, się... Musiałeś być i w Polsce, i w Norwegii w życiu, żebyś to zrozumiał i to zrobił. Tak. Ja nagrywam, nie wszystko rozumiem, szczerze powiedziawszy, ale grunt, żeby rozumieli ci, co będą oglądać. Ale wiesz, ale ty rozumiesz istotę rzeczy. Tak. Że te sprawy trudno zrozumiałe, zbliżymy do siebie, to z tego będzie inna jakość. Ja muszę ich zaprosić. Pozwólcie, że ja poproszę. A ja powiem, że moim zdaniem jestem przekonany, że potrafimy radykalnie zmienić warunki dla każdego człowieka. Panowie, jeśli wolno przedstawić profesora, którego główna teza jest taka. Jesteśmy jestem radykalnie przekonany. Profesor, powtórz to. Bo masz tutaj drugiego profesora, który nie tylko podobnie uważa, ale wymyśla takie szalone rzeczy. To tym bardziej będzie przyjemnie rozmawiać. No właśnie. No mamy wspólne poglądy, niewątpliwie. I ja też uważam, że możemy dużo, bardzo dużo zrobić i zmienić, ale trzeba to robić. Tak, ale to dwóch profesorów jest, tak? Panowie, myśmy o tym mówili, że żeby to się zmaterializowało, to jeszcze musi być taka drobna rzecz, żeby to jeszcze weszło w produkcję, w świadomość społeczną. Dokładnie. Ja myślę, że tutaj jeszcze jest pan prezes Maurycy, który wyjątkowo potrafi dobrze rozmawiać, komunikować ze społeczeństwem. Ty powiedz swoje zdanie. Dosłownie wczoraj powstało konsultacyjne kolegium promocji innowacji gospodarczych. Konsultacyjne kolegium promocji z naciskiem na promocji innowacji gospodarczych, różnych innowacji na różnych polach. Wywodzi się to z ciała fundacji, której tutaj mamy prezesa. I teraz w takim znamienitym gronie, ja mogę powiedzieć jedno, że z całą swoją energią, ze wszystkimi siłami, które mam i które doświadczenia zdobywałem, teraz chcę włożyć w to, abyśmy mogli tą promocję innowacji gospodarczych zamieniać w czyn, zamieniać w monetę. To znaczy, żebyśmy mogli dawać ludziom produkty i mieć w ofercie to, co jest im naprawdę potrzebne i co mogłoby i polskość, i naszą wynalazczość rozsławiać na całym świecie. Na całym świecie mamy Polaków. Dlatego fundacja, dlatego jako przewodniczący tego kolegium dzisiaj mam również zaszczyt zaprosić profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Frydrychowski. Też ma coś do powiedzenia, też wynalazł, ma 9 patentów. Jest człowiekiem, który ma otwarty umysł i dzisiaj wiemy, że bardzo dużo rzeczy takich prozaicznych, jak na przykład pożywienie strukturalne, tak? Czyli żeby te wszystkie dobra, które mamy, tak przetworzyć, aby one były na podorędziu i żebyśmy mogli z nich korzystać. I to jest tak tytułem wstępu z mojej strony. Ja całą energię w to włożę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i na pewno powiem tak, musimy działać i działamy.
korzystając, że jesteśmy w takich okolicznościach miejsca i czasu między samymi prezesami, dyrektorami i profesorami, chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że uczestniczę w momencie dziejowym i że tyle ważnych osób może się między sobą spotkać i odbyć konferencję, zanim ta konferencja zostanie, prawda, zanim się odbędzie w miejscu konferencyjnym. Prawda, prezesie? Hubercie, zapomniałeś dodać, że między normalnymi ludźmi, z tych profesorów, no tak, dyrektorów, to połowa nie jest normalna, nie rozumiesz? No tak. Więc trzeba mówić o normalnych ludziach. Też mówię normalnym językiem, nie piszą wielkich literatur, nie literatury, tak, ale tak, naukowe. Ale tak, trzeba być, nie piszą tych, wiesz, przepisów, tego tak, wszystkiego, nie męczą się z tym, tylko tak, normalnym językiem rozmawiają i tworzą. A jeszcze jedna z tak, ja znikam z kadru, tylko chcę patrz, tu jest jeszcze producent. Ja to znam, tak. Co znasz producenta, znasz? Tak, ja już mam w domu, testuję, mogę, o właśnie. Ostatnio zrobiłem taki film pod tytułem How to pick up girl in Norway, ale to jest film pod tytułem Jak poderwać dziewczynę w ogóle, nie? O, jak? To takie coś wystarczy. Znaczy normalni ludzie, normalni. Tak, ale to takie coś zrobiłem. Ale nie, co jest istotnego, że to opakowanie nie jest produkowane przez nikogo w świecie. Mhm. Ale taki jest taki, jak zaczęliśmy to robić, to się troszkę ze mnie śmiano. Jaka jest intencja tego? Taka, że w momencie zakupu, żeby ktoś proszę, w galerii podtrzymać, nie wrzucił tego do koszyka razem z pomidorami czy z bluzkami i tak dalej. Proszę bardzo, nagle zmuszamy dziewczynę lub chłopaka, żeby to niósł, idzie do domu, otwiera, tam dostaje produkt zaplombowany z numerem kolejnym produktu i go otwiera. Jak go otworzy, to tam są często, to tam są właśnie takie fajne, ozdobne butelki, kolekcji surowej, męskiej, to zaraz pokażę. To jest męska wersja. Surowa, do marynarki, do spodni, do samochodu. A damska ma z kokardeczką, z jakimś bajerkiem, z różyczką, kolorki różowe i tak dalej. Zdrowo się odżywiać, mądre maszyny używać. Tak. Jeszcze to ma mieć, pachnieć, ma mieć zapach, tak jak kwiat, jak wszystko, przyroda, jak natura. No. Panowie właśnie, widzę, są zaangażowani w rozwój i Polski, i świata. No, staramy się. Myślę, że tak należy rozumieć, a mnie bardzo zależy na tym, żeby właśnie każdy człowiek wykorzystał to, co mamy przed sobą.